kupiłem coś, co je służy do zabijania much i traktuje się je prądem podobno. Nie bardzo wiem, czy to będzie działać. Tu mam jakiego... O! Proszę, zabiło pająka. No, aż się sam przestraszyłem. No to chyba działa. W takim razie. A ja byłem w sklepie, który się nazywa... Jak ten sklep się nazywa? Northern Tools. I zrobiłem zakupy do warsztatu. Proszę, 50 ręczniczków papierowych, żeby nie używać podkoszulków starych. Rękawiczki. Jakieś baterie przy okazji kupiłem. Rękawiczki dla mechanika gumowe. Elektryczną piłę za 19 dolarów. Podnóżki do samochodu, żeby samochód nie stał na cegłach, to mam wreszcie podnóżki. Klucz dynamometryczny, że jak będziemy dokręcać głowicę do malucha, to będzie można użyć klucza dynamometrycznego, żebym nie urywał śrub więcej. To jest akurat nie do maluszka, bo to jest piła elektryczna do desek, do drewna. Ale była na przecenie 75 dolarów. A to się creeper nazywa po angielsku, a po polsku nie wiem jak, leżanka. Żeby położyć się, jak się naprawia samochód. I można sobie wjechać pod samochód i zaglądać, co tam jest pod spodem. Jak się oczywiście samochód podniesie. Co tu jeszcze mam? Tutaj jest, słuchawki. Słuchawki do ciężarówki. Lampki do oświetlania. Jak się będzie pracowało w trudnych warunkach. Lampki z magnesem, także można sobie taką lampkę przyczepić, magnes nie działa. Czemu magnes nie działa? Myślałem, że ja mam ze stali nierdzewnej rurę wydechową. Może to nie jest magnes. No tak czy inaczej, lampka jest. Albo świeci tutaj, albo świeci tutaj. I zawsze można jakieś szczegóły pracy dojrzeć. Więc dwie takie lampki kupiłem. Śrubokręty dostałem za darmo w prezencie. I za darmo w prezencie dostałem woltomierz jeszcze. Także to są moje dwa darmowe prezenty. I tyle zakupów. Także... no jeszcze jedną rzecz mam. Przepraszam. Najważniejsza jeszcze podjazd dla samochodu, żeby maluszek nie wyjeżdżał na cegłach, tylko będzie wyjeżdżał na rampę taką. Zaraz ją wyjmiemy z pudełka i zobaczycie.
klucz dynamometryczny. Wyskalowany w newtonometrach i w funtach. Porządek. Tak wyglądają moje zakupy. Przyszła kolejna przesyłka z Amazonu, a w środku zaraz zobaczymy, co tu za dobra do mnie przyszło. Helicoil. Dziękuję wszystkim za rady, żeby kupić Helicoil. Jak widzicie, rad posłuchałem i kupiłem Helicoil i kupiłem jeszcze taki klucz. Zaraz zobaczymy, co to jest jedno i drugie. Pamiętacie to urządzenie? To był ten wykrętak, wkrętak, wykrętak do śrub. Ale żeby go wykręcić, no nie chce mi się ostrość nastawić na niego, no ale wiecie, o co chodzi. Żeby go wykręcić, potrzebuję właśnie takie coś. Wtedy jak jest wbity do urwanej śruby, to tym urządzeniem można wykręcić. A Helicoil, jak już wiecie na pewno, to jest... narzędzie służące do naprawiania zerwanych gwintów. Oczywiście pokażę wam, jak będę to robił, ale to jest taka stalowa sprężynka. Wywierca się dziurę w bloku. W tej dziurze się potem wierci gwint tym kluczem, tym urządzeniem. A potem się w ten gwint wkręca taką sprężynkę i gwint jest naprawiony i nie trzeba kupować nowej głowicy do samochodu. Także jak tylko przyjdą uszczelki z Polski, to będziemy naprawiać blok maluszka. Gwint, rozmiar się zgadza, także będzie można to wszystko naprawić. Co oczywiście pokażę wam w jednym z kolejnych filmów. O. Koliber wleciał do garażu. Widzicie go? Mam nadzieję, że wleci stąd szybko. Kogo się tylko nie wiem, jak go wygonić. Koliberku, przecież tu ci nic nie da latanie. Musisz uciekać w stronę drzwi. No biedny jest. Nie może znaleźć drogi do wolności. Leci do słońca, może trzeba zgasić to światło. Trzeba troszkę w dół popatrzeć, to znajdziesz drogę. Jak nie węże, to kolibry, ciągle jakieś zwierzątka tutaj nam do garażu trafiają. Chyba trzeba wziąć miotły albo kija i go pogonić.
Mam go widok, ale jest malutki, leciutki, biedny. Poleciał. Mam nadzieję, że się odżywi prędko. Web. Ale pan proszę trzymać i filmować. Czy się filmuje teraz? Tak. I kurde. You just barbecued it. No, bardzo dobrze. Brodni załatwiłem pająk. A tutaj mamy jakąś muchę. Zaraz ją załatwimy. Ups. Już mucha się usmażyła. Bardzo to urządzenie mi się podoba. Objechać cały koreczek i skończyć. Za chwilę ostatnia piosenka w tej godzinie, ale oczywiście spot będziemy z Państwem do trzeciej z muzyką country. Pozdrowienia dla Waldka z Magnumki, który pędzi ile fabryka dała, żeby mnie dogonić, a i tak nie da rady, bo już ruszam. Mariusz z Żółtej Strzały. Dziękuję za życzenia trackerowi Hiobowi z Charlotte. Piosenkę niestety za 2 tygodnie nadam. Chrisa Christophersona na życzenie pana. Dla Zbyszka Kika z Piątnicy od kolegi z Lublina. Niech gwizda się kręci. Dziękuję za wszystkich ludzi, których stawiasz na mojej drodze. I proszę, bym miał odwagę służyć im swoją pomocą. Dziękuję za słowa prawdy, zaklęte w kolażu zdarzeń. I proszę o przestrzeń otwartą. Diabelskie straże życia. Prowadź nas, Panie, łagodnie po zakrętach życia. Prowadź nas, Panie, łagodnie po zakrętach życia. Prowadź nas, Panie, łagodnie. Prowadź do domu. Na Dolnym Śląsku event o nazwie Country and Blues Day w Bielanach Wrocławskich, gdzie miałem przyjemność grać. Pozdrawiam Andrzeja Rynczak z grupy Ronto. No to bardzo fajna impreza. Tam rzeczywiście na Bielanach bywały takie dni kantrowe. No bo mówimy, że piątek u pana Piotra, jeszcze czwartek, to znaczy poniedziałek, bo tak naprawdę jak państwo pamiętają i śledzimy te przygody drogowe i transportowe pana Piotra, to się okazuje, że my kończymy tydzień, a pan Piotr tak naprawdę zaczyna, bo praca rozpoczyna się w tym właśnie tygodniu pracującym w piątek, a zazwyczaj kończy się podczas naszego budzika w poniedziałek. To znaczy we wtorek już u nas wtedy. Szerokiej, bezpiecznej drogi wszystkim drogowcom i transportowcom.